A, dzień dobry. Wybaczcie chwilę ciszy, mojej zadumy, ale naprawdę pogrążyłem się w wspomnieniach sprzed 30 lat. Dziś moje myśli biegną do ewangelickiej świątyni w Goleszowie, gdzie właśnie 16 grudnia odbyła się moja ordynacja. I chociaż upłynęło tyle lat, i chociaż tyle się zmieniło, bo zmienia się świat, jego wygląd, kształt, zmieniają się ludzie, to jedno jest stałe, niezmienne i niewzruszone. A jest nim niewątpliwie Boże Słowo. Niezmiennym jest mój Pan i Zbawiciel. I właśnie w imieniu Pana i Króla Adwentu pragnę wszystkich Was przywitać hasłami dzisiejszego dnia, a są to słowa zapisane w Psalmie 77, gdzie w 15 wierszu czytam: Tyś Bogiem, który czyni cuda, dałeś poznać narodom moc swoją. Oraz drugie hasło zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosan, gdzie w 1 rozdziale i 27 wierszu czytam: Bóg zechciał dać poznać, czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan. Jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały. Przeczytane przed momentem słowa potwierdzają, wydawać by się mogło, jestem z tego bardzo dumny, potwierdzają prawdę o niezmienności Bożego Słowa, o Jego mocy. Wierzę, że wy także, drodzy słuchacze, dostrzegacie cuda, które Bóg czyni na drogach i ścieżkach twoich i moich. Dla mnie wielkim cudem jest to, że mimo zmieniającego się świata, mimo wielu licznych zawirowań, Kościół, Boże ciało, żyje. Kościół działa i Kościół skutecznie przeciwstawia się złu i może swobodnie zwiastować Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Czy cudem nie jest to, że możemy bez wszelkich przeszkód zaglądać do Bożego Słowa? A jeśli nie mam pod ręki Biblii, jeśli nie mam pod ręką tej małej broszury z Biblią na co dzień, to mogę swobodnie sięgnąć po komórkę, kliknąć aplikację z Biblią na co dzień i przeczytać dwa wersety. To tak niewiele, a tak wiele daje człowiekowi. Czy z cudem nie jest to, że mimo wszelkich obostrzeń wynikających z pandemii możemy przeżywać społeczność nabożeństwową, modlitewną, możemy wsłuchiwać się w adwentowe zwiastowanie, czy w adwentowe wieczory, czy inne formy adwentowego przygotowania do spotkania z Panem, Panów, Królem Królów, z Jezusem Chrystusem. Ja myślę, a nawet jestem pewien, jestem przekonany, że tak jest. To są cuda, poprzez które Bóg daje się poznać każdemu człowiekowi. Także tobie. Jesteś tego pewien? I dziś apostoł Paweł przypomina nam w tym wersecie listu do Kolosan, że Bóg daje się poznać wszystkim przez Jezusa Chrystusa. Może brzmi to trochę powszednio, bo słyszymy tę wieść od samego początku, od swojego zarania. Ja tę prawdę niewątpliwie zwiastuję z wielkim zaangażowaniem od wielu lat. I właściwie nic się nie zmienia. Historię Jezusa Chrystusa my wszyscy bardzo dobrze znamy. Umiemy ją opowiedzieć z każdym szczegółem, z każdym detalem i nic nas, wydaje się, w tej historii zaskoczyć nie może. To piękne, fantastyczne, cudowne. Dobrze, że żyjemy historią Jezusa, ale czy żyjemy
tylko tą historią? Jakie jest nasze życie? Czy ono jest pełne Chrystusowej nadziei? A może jednak czegoś brakuje? Może tylko żyjemy chrześcijańską teorią, a codzienność jest już zupełnie inną? Jeśli tak, to proszę Cię, popatrz na Jezusa. Popatrz na przychodzącego Króla Adwentu. Adwent to przecież czas czuwania i przygotowywania się. Przygotuj wszystko, by Bóg zamieszkał w Twoim sercu, w Twoim życiu. Niech stanie się prawdziwy cud. Wszyscy, ja także, potrzebujemy Chrystusa, aby naprawić swoje relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Tylko Jezus może pomóc nam w przygotowaniach nie do tych tylko radosnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, ale tylko On może nam pomóc do spotkania z sobą. Jeśli jest to Twoim pragnieniem, moim na pewno, zachęcam Cię do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Dziękuję Tobie, łaskawy i dobrotliwy Boże, za to, że postawiłeś mnie do służby na niwie Twojego Kościoła. Dziękuję za każdą możliwość zwiastowania Ewangelii. Prosimy Cię, nie dopuść, aby kiedykolwiek upadła wiara nasza, abyśmy zwątpili w posłannictwo Syna Twojego. Wszyscy pragniemy służyć Jemu i składać świadectwo naszej wiary, przynosząc owoce wielbiące imię Twoje. Dopomóż nam dostrzec znaki Twojej zbawczej mocy. Otwórz serca nasze na dary słowa Twojego, przez które dajesz poznanie dobroci swojej, umacniasz nas w wierze, nadziei i miłości. Szczególnie w tym czasie Adwentu rozbudź w nas ducha wiary i braterskiej miłości, abyśmy w dniu przyjścia naszego Pana i Zbawiciela znalezieni zostali jako wierni szafarze i słudzy oczekujący Pana swojego. Panie, powierzamy się Twojej łasce i Twojej opiece. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia, pełnego Chrystusa i doświadczajcie cudu spotkania z Nim, z Bogiem. Pozdrawiam.